Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Stanach Zjednoczonych, a dokładnie o Kamali Harris, która ma duże szanse, aby stać się kandydatką Partii Demokratycznej na prezydenta. Kim jest Kamala Harris, jakie poglądy ma i jaką ma historię i co może zmienić w Stanach Zjednoczonych? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie Układ Otwarty. To bardzo ważne, bo dzięki temu ten program jest niezależny, całkowicie niezależny i takim pozostanie. Serdecznie zachęcam do dołączenia do tego fantastycznego grona. Można to zrobić za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Tyle zapowiedzi, a teraz już łączę się z moim gościem. A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ecovoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Profesor Andrzej Mania, amerykanista z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Czy jeśli Kamala Harris otrzyma nominację Partii Demokratycznej, to pańskim zdaniem będzie to potencjalnie najlepsze wyjście dla tej partii? Znaczy, w tym momencie innego wyjścia nie widzę. Ona jest osobą, która w sposób naturalny jakby pasuje do chwili, w której się znalazła Partia Demokratyczna. Jest wiceprezydentką, jest gotowa swoje doświadczenie z dotychczasowej funkcji wiceprezydenta przenieść na dalszy okres, a więc ma wszystkie dane ku temu, aby uznać, że jest najlepiej do tego momentu pasuje. Prawda jest jednak głębsza. Wynika ona z tego, że to troszkę jest zburzenie pewnych reguł. No, my mówimy o sytuacji nowej, z której oczywiście demokracja amerykańska wybrnie w ten czy inny sposób, wszystko zmierza w jedną ze stron, ale to jest duże zaskoczenie. Przecież od dawna słyszeliśmy, że Biden i ona będą stanowili te grono running mates, które będą walczyli o nominację. I wszyscyśmy do tego przywykli, nawet sobie zdając sprawę z tego, że czas jest nieubłagany dla prezydenta, powoli poznając panią Harris, bo ona nie była łatwa do rozpoznania, nie z własnej jakiejś niechęci, bo taką osobowość raczej ma otwartą, ale z racji tego, że prezydent jej dał pola aktywności, które nie pozwalały jej się tak aż dać poznać. I w każdym razie nagle to się wszystko zawaliło. Zawaliło się w taki sposób, że przypuszczam, że ona była jedną z pierwszych osób. Ciekaw bym był takiej rozmowy, jak ona rozmawiała z prezydentem Bidenem po tym nieszczęśliwej debacie. No, grzeczność może nakazywała być właśnie elegancką damą, ale musiała chyba zauważyć, że zresztą sam prezydent przyznał później, że no niezbyt mu to wyszło. No więc to jest takie pierwsze zaskoczenie. To spowodowało, że dostały taki zastrzyk energii republikanie, no i już w zasadzie nie tylko myśleli, że wygrają, ale jeszcze w sposób no, zdecydowanie nieelegancki próbowali no, poniewierać Bidena, używając ostrych słów. Ten jego niedostatki, które się wtedy okazały, zamieniali na kompletną dyskwalifikację do pełnienia urzędu. To było nie bardzo niestosowne, ale trochę pasujące do mechanizmów i myślenia w czasie wyborów, bo w wyborach jednak trzeba podkazać swoje plusy, wykazać słabości. A pan prezydent Biden ułatwił, no bo pokazał swoje pewne słabości. No i nagle ona musi stanąć tutaj do walki. Ale prawda, to nie wiem, czy to sprawa była, jak wcześniej była to brana pod uwagę w ich myślach. No tam w myślach to nie wiemy tego, ale tak w takich kalkulacjach w zamkniętym kręgu. On jako światła osoba no musiała sobie zdawać sprawę, że ta chwila nadchodzi. I myślę, że gdyby nie te wydarzenia, takie jak właśnie było raz ta debata nieudana, a później zamach na kandydata Trumpa, no rzeczy mogły się jeszcze toczyć inaczej. Ale mi się wydaje, że nie byłoby to dobre, bo no, zdrowie prezydenta jest słabsze niż było.
A dodatkowo ta choroba, która ostatnio go dotknęła, to chyba nie jest dyplomatyczna. No, stwierdził, że bierze ten lek Paxlovid, który wiemy, że jest dobrym lekiem na COVID, a więc chyba faktycznie choruje. Ale ona jakby dodatkowo stworzyła taką, no, chyba wobec samego, sam prezydent spojrzał na siebie zmęczonego tym wszystkim. Ja nie trywializuję, ale on poza wszystkim innym jest także człowiekiem, który odczuwa słabości, które go dotykają, i odczuwa także ten moment, w którym widać, że no, trochę zostaje sam. Jego najbliższe grono go zaczyna namawiać, i to w sposób taki, no, czasem dość ostry. Muszę przyznać, że no, wysługiwano się mediami, no, podrzucając mediom różne ciekawostki. No to w sposób naturalny, jeżeli ktoś się nagle okazał, że jakaś pierwszoplanowa postać mówi, że powinien odejść, no to jest to atrakcyjne. Pierwsza wiadomość, gdzie się ukaże w mediach, i później ona żyje sama, już poza wszystkim. Ona narasta nawet ponad miarę. Skromna wypowiedź mówiąca, że może powinien zrezygnować. Tak. Porozmawiajmy o samej Kamali Harris. Kim ona jest? Ma 60 lat, jest córką imigrantów z Jamajki, z Indii. Właśnie pierwszą kobietą kolorową, która może pełnić taką funkcję, i azjatyckiego pochodzenia do tego. Była jeszcze do tego prokurator generalną Kalifornii. Proszę opowiedzieć o niej. Co to jest za osoba, jaką przeszłość za sobą niesie? No, ona jest rozpoznana w zasadzie tyle, ile troszkę chciał, żeby rozpoznana. Pamiętajmy, że odkąd została aktywnym politykiem, to strony internetowe na jej temat istniały, które upubliczniły szereg zdjęć od czasów niemowlęcych do współczesności, podano szereg komentarzy. Wiemy, że na pewno, że się, tak jak pan redaktor stwierdził, urodziła z małżeństwa osób z różnych kręgów kulturowych, i to jest ten moment, którym ona czasem nieprecyzyjnie mówi to, bo jakby lekko próbowała tworzyć wizerunek swój jako osoby, która no, cierpiała z powodu niedostatków, także z powodu tego, że ją tak jakby sekowano w szkole czy w innych miejscach z powodu jej koloru skóry. To chyba jest troszkę przesadne, no bo bądź co bądź, jej mama wykształciła się, bo po to pojechała do Ameryki, wykształciła się i w badaniach nad rakiem funkcjonowała. Jej tata był z kolei wykształconym ekonomistą, później zostanie profesorem Stanford, nawet jak się później oni rozwiedli, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to była osoba w takiej średniej klasie, może niezbyt zamożnej. Więc ten wizerunek, dlaczego o tym mówię? Nie tylko to jest jakaś ciekawostka. Dlatego, że ona ma życiorys nie tak trudny, jak choćby J.D. Vance, który faktycznie się urodził w bardzo biednej rodzinie, w tym pasie rdzy, i on ma większe prawo do posługiwania się. Nie ujmuje pani Harris mówienia o sobie tak, jak ona to odczuwała, ale jak ktoś to zacznie mierzyć, ważyć, no to tak to wygląda. Ponadto ona miała też taki ciekawy element, który w ogóle jakoś do tej pory w mediach się nie pojawił. Aż mnie zadziwiło, że już dwa dni mówimy wyłącznie o niej w mediach, a nikt nie się zastanawia nad tymi religijnymi afiliacjami. Bo ona jakby stanęła jakby po środku drogi. Tutaj tradycje hinduistyczne, które mama wniosła, z kolei tata wniósł ten wątek chrześcijański, baptystyczny. I wreszcie ona jakby duży wpływ w pewnym momencie jakby babcia odegrała, bo ona w pewnym momencie zaczęła uczestniczyć w mszach w kościele baptystycznym. Te dwie religie się schodziły i już przebiegając aż do współczesności nawet, powiem jedną rzecz, no przecież wiemy, że ona, jej mąż, prawnik, obecny mąż, bo to był jej pierwszy mąż,
on jest z żydowskiej rodziny i ślub był zawierany w tradycji żydowskiej. Więc oni używają o stosunku do siebie takiego określenia jakby międzyreligijny charakter. Ona się nie afiszuje żadną z religii, choć jak przyszedł czas składania przysięgi w kongresie, to się posłużyła Biblią z baptystycznego kościoła. Także za chwilę później, mówię, ślubu z mężem, no uczestniczyła w tym rozbijaniu szkła tradycyjnie z żydowskim obchodem. To nie jest nic niestosownego ani dziwnego w Ameryce, ale to jest coś takiego, co w tym podziale społecznym jakby się troszeczkę nie mieści. Amerykańskie społeczeństwo jest bardzo podzielone. Część tym kościół ewangelikalny i to w ogóle ta prawica z południa jest no, pro-trumpowska, mieni się jakby związany z tym tradycyjnym właśnie ewangelikalnym kościołem, choć nie jest już to tak jednoznaczne, jak było 10 lat temu, a z drugiej strony bardziej otwarte na religię, ale jednak ta chrześcijański nurt dla polityków był takim ważnym elementem dla definiowania się. A ona w zasadzie uosabia to, czym Ameryka jest, jak się jej przyjrzeć. No bo jak tam się prowadzi Ameryce, istnieją takie możliwości, że można w specjalnym instytucji dowiedzieć się o swojej przeszłości. Jak tak wszyscy by te badania przeprowadzili, to okazało się, że to jest mikster, to jest mieszanina. I ona przecież była tym źródłem tego też olbrzymiego potencjału. Ci wszyscy emigranci, no z pewną przesadą mówiąc, jechali tam szukać szczęścia. Próbowali, walczyli, kształtowali się, doświadczali czasem nędzy, przykrości, ale więc tak się zrodziła Ameryka. I ona w zasadzie jest osobą no, z pierwszego pokolenia, ona się urodziła w Stanach Zjednoczonych, w Oakland. Ona się urodziła z takiej rodziny, jak wspomnieliśmy. Ma więc za sobą olbrzymi bagaż doświadczenia rodziców, ale już sama musiała to jakby no, pokonywać, kształcąc się i za chwilę o tym. Dlatego też ona jest ciekawym przykładem Amerykanki, która ma prawo mówić o sobie jako takiej, która no, wyrosła na pozycję znaczącą, osiągnęła znaczne stanowisko i uzyskała taką duży prestiż społeczny. Tak jakby wyrwała się z takiego zagrożenia, w którym czasem lądują migranci, zatrzymując się na tym niewielkim poziomie pozornej satysfakcji tylko z takiej no, możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb. Dlatego no tak, ale jak pan profesor powiedział, ona jednak wywodzi się z klasy średniej, tak? Znaczy jej rodzice to nie są biedni no, ludzie gdzieś na pograniczu. No ale później tak, jednak pamiętajmy, że też to był dobry wzorce kulturowe. Rodzice byli wykształceni, zdobyli wykształcenie w Ameryce i to jej przekazali. Ona się pojechała uczyć do Howard University, Howard, tutaj tą wymowę powtarzam, bo to jest ten Howard, to nie daj Bóg nie pomylić z pięknie brzmiącym nazwą Harvard, który jest gdzie indziej, ale Howard jest w Waszyngtonie. Ani z Hogwardem. A nie z Hogwardem, właśnie. To dzisiaj się częściej może zdarzyć. Prawda jest taka, że to jest uniwersytet w 60-tych latach XIX wieku, stworzony głównie dla ludności kolorowej. Ja tam akurat byłem, bo ten uniwersytet jest jednym z sieci takich 66 uniwersytetów, w tym Jagielloński Uniwersytet, który otrzymał grant z Fundacji Japońskiej dla popierania Young Leaders. I tam to jest oczywiście większość czarnoskórych studentów, ale to jest uniwersytet, którym ona uzyskała wykształcenie w zakresie nauk politycznych i ekonomii. A później powróciła do Kalifornii i zdobyła tam tytuł magistra prawa. To się pewnie w języku angielskim juris doctor mówi, ale to nie jest doktora, to trzeba wiedzieć, to inna terminologia. W każdym razie jest wykształcona, bo wraca do rodziny, która zadbała o to i ona się tam dobrze znalazła. Nie znam faktów, ale najpewniej gdyby były, to przeciwnicy by wyciągnęli, żeby jakieś to kulało, bo ona była nie tylko studentką później, dobrą chyba, ale także aktywną, jakieś występowała w takich akcjach na rzecz no, obrony jakichś dóbr ważnych w zakresie przyrody, na rzecz pomocy ludziom. Także wykazywała takie bardzo dobre cechy osoby, która no, nie chce patrzeć na jakąś krzywdę i sprawiedliwość obojętnie.
I była raczej bardzo... taką lewicową aktywistką od początku. Tak, ona jest lewicową aktywistką, to się już znowu taki dokonując przeskoku. Ona przecież, gdy przyjdzie w 2010 roku, zostanie prokuratorem generalnym stanu Kalifornia. To jest, pamiętajmy, olbrzymi stan, tak jak się to specjaliści liczą, gdyby ją odłączyć od stanu, byłaby to siódma gospodarka świata. Jest to ono olbrzymie skupisko wspaniałych instytucji w zakresie techniki, nauki i tak dalej. Ale ona tam została wybrana prokuratorem generalnym, bo najpierw spędziła kilka lat jako tak, pierwsza czarnoskóra osoba, prokurator San Francisco. Tutaj znowu została pierwszą czarnoskórą panią prokurator generalną. A więc to znaczy, że ona miała co do zaoferowania. Nie za kolor skóry ją wybierano. Być może w jakichś tam kalkulacjach ktoś i to uwzględnił, ale ona była bardzo energiczną osobą. Odnotowane są fakty, kiedy występowała w sprawach dotyczących obywateli, w sprawach dotyczących prawa ludności do zawierania ślubów dla małżeństw jednopłciowych. Występowała także w obronie prawa dotyczącego aborcji. Występowała także w sprawach jako prokurator przeciwko koncernom naftowym, które no, jakby w szaleństwie tego dążenia do zysku próbowały zaniedbać jak tylko można ochronę środowiska. Także to nie jest takie lelum polelum uśmiechnięta, bo ma ładny uśmiech, to prawda, ta osoba. To jest twardy polityk, prawniczka z praktyką prawniczą. A więc jeszcze ona... jeśli mogę panie profesorze, dodam, że jeszcze do tej jakby listy jej rzeczy, które ona wspierała, czy za którymi się opowiadała, to ona też, co jest ciekawe, poparła ustawę Medicare for All, której autorem był bardzo... no radykalnie lewicowy Bernie Sanders, popierała propozycję podniesienia pracy minimalnej na poziomie federalnym do $15 za godzinę, tak? Czyli też, takie bardzo lewicowe kwestie. Dziękuję, że pan to przypomniał, bo to są bardzo ważne rzeczy. Tak się złożyło, że w pewnym momencie Bernie Sanders był w Uniwersytecie Jagiellońskim, to była wizyta, był w Polsce, on przyjechał do nas, także ja go przyjąłem w gabinecie, wtedy byłem prorektorem, więc akurat to była bardzo miła rozmowa. I muszę przyznać, że dlaczego o nim mówię, nie tylko dla wspomnień, ale on właśnie podjął w rozmowie, tak nie w 5, nie w 9 trochę, kwestię dotyczącą ograniczonego dostępu do medycyny, mimo że Ameryka ma najwspanialszą służbę zdrowia, jeżeli chodzi o poziom tych szpitali, technologii i tak dalej. I on właśnie wspominał o tego typu działaniach, które były podejmowane w Stanach Zjednoczonych, niekoniecznie zawsze skutecznie, ale w każdym razie tak jakby znajdowaliśmy wspólny język dla mówienia o tym, jakie rzeczy są przydatne, gdyż no, tak bogate państwo, gdzie 50 milionów ludzi jest pozbawionych możliwości korzystania z opieki zdrowotnej, to jest jednak pewna trudna sprawa do przełknięcia. Ona ma dobre tradycje lewicowe i niech, nie daj Bóg, słuchacz tego podcastu nie pomyli lewicowości amerykańskiej od lewicowości, którą w Europie znamy. Ona jest rzecznikiem postępu w sferze społecznej, chciałaby tutaj doprowadzić do wprowadzenia wielu kwestii, które by sprawiedliwość przywracały. To jest jej kapitał. Bo tu zwracam uwagę na to, że gdy teraz pojawiła się ta sprawa jej wyboru, to zaczęto takie, pojawiły się często takie wypowiedzi, że ona, jej obciążeniem jest prezydent Biden, a ona nie ma nic, sama nie wnosi. To nieprawda. Zarzuca się, jeśli mogę, wiele rzeczy jej się zarzuca oczywiście, ale jedną z takich rzeczy fundamentalnych to jest to, że jakby powierzono jej kwestię rozwiązania problemu nielegalnych imigrantów i kryzysu na granicy, no i tutaj jest to raczej porażką. Tak. Tylko to jest... Łatwa rzecz do ataku dla drugiej strony, no, która ma w tej sprawie oczywiście radykalnie inny pogląd.
Łatwa do ataku, a trudny do rozwiązania, bo Ameryka się zawsze stykała z problemem emigrantów. Prowadzała w 20-tych latach i później stopniowo w 60-tych. Były szereg regulacji, które chciały to jakby ograniczyć, wprowadzić pewne cywilizowane metody. Tu się dzieją rzeczy niedobre, ale nie to jest przedmiotem rozmowy, ale prawdą jest, że prezydent Biden próbował pewne rzeczy przy jej współpracy wprowadzić. To się nie udało, bo kongres nie chciał, kongres republikański, czy republikańska część kongresu, nie chciała doprowadzić do tego. Po drugie, zarzucaj się to, no jak, jeżeli uważamy, a tak republikanie mówią, że to był najgorszy prezydent, nieudolny i w ogóle do nieszczęścia prowadził, no to ona, która siedziała u jego boku, jest winna wszystkich jego grzechów. A więc jakby przeniesienie tych oskarżeń, co jest nieuzasadnione. Prawda jest taka, ja tego nie rozumiem, dlaczego prezydent nie zadbał trochę o nią wcześniej, żeby jej dać jakieś inne też pola specjalnej aktywności, które dałyby jej się wynieść trochę ponad tą taką pewną przeciętność. Bo był taki moment, że tak o niej się niewiele słyszało. Pamiętajmy, że wiceprezydent ma tyle władzy, ile mu prezydent da. Może siedzieć w gabinecie i nic nie robić, poza tym, że na posiedzenie gabinetu przychodzi nasza sekretarz kancelarii. Natomiast tutaj tego nie skorzystał. Tym bardziej to jest irracjonalne, że no, już młodzieńcem nie był, jak zaczynał swoją władzę. I w zasadzie przygotowanie następcy może by miało sens, ale nie wiem, tak się jakoś stało. Dlatego też ona w zasadzie musi trochę w szybkim czasie budować swój potencjał. I to jest właśnie takie zaciekawiające pytanie. Czy ta jej droga życiowa, w której ona dłuższy czas była osobą samotną, ale bardzo dzielną, walczącą prawniczką, później już w 14 roku wyszła za mąż, tam ma dwie, wprawdzie nie zdecydowali się w rodzinie, żeby nie używać określenia, że jest macochą, tylko jakąś takie określenie Mumala, nie wiem jakie są źródła tego. A zresztą imię Kamala to jest lotos w sanskrycie, więc ładniej brzmi. Ale pomijając to ona jest, no jakby zorganizowane ma to całe swoje życie miała. I czy to jest taki, czy z tego wynika taki potencjał do pokazania siebie. Ona musi teraz, jej doradcy, w tym życiorysie znaleźć rzeczy wszystkie, które są godne podniesienia i które będą doskonałym przeciwstawieniem tej postawy prezydenta Trumpa. Ona jest kobietą. Trump się do kobiet odnosi w haniebny sposób. Praktycznie rzecz biorąc, to jest prostactwo i takie użytkowe traktowanie, lekceważenie. To jest, co tu dużo mówić, no to nie da się dobrego słowa tu powiedzieć. To jest ważny element. On jest także w sprawach dotyczących aborcji. Wprawdzie się od ostatecznych sądów wstrzymuje, ale ma też postawę bardzo wrogą wobec funkcjonowania tego mechanizmu przeniesionego na teren Stanów. A więc ona ma pewne obszary w jej działalności, gdzie ona może powiedzieć, że nie tak sobie dzisiaj wymyśliłam, tylko bo muszę mieć coś napisać, jestem prezydentem. Ja to mam i robiłam w tym zakresie coś. To nie jest gołosłowne marzenia prawniczki. A wreszcie... A chyba niewiele wiemy o jej poglądach na różne sprawy, zwłaszcza na gospodarkę. I pytanie, co wiadomo o jej poglądach na temat dla nas ważny, dla Amerykanów może ciut mniej, czyli polityki zagranicznej. No to jest faktycznie rzecz mniej rozpoznana. Ja starałem się to kiedyś znaleźć i teraz nawet ponownie zrobiłem krótkie poszukiwanie, ale to są rzeczy najogólniejszego typu, które wskazują, że ona niewątpliwie bardzo pasuje do myślenia Bidena, który to wszystko, co mówił w zakresie ograniczenia tej ekspansji wielkiego kapitału, ochrony środowiska, to ona się pod tym podpisuje. Ona oczywiście, jeżeli zostanie nominowana, a później szczęśliwie wygra, to będzie miała w swoim biurze prezydenta, będzie miała doradców do spraw ekonomicznych i innych sfer, także ona zyska poparcie tęgich umysłów, które będą jej tam pomagały. Natomiast to nie jest, widać, można powiedzieć, bardziej by się dało to określić, że to nie jest taka ucieczka, choć niewiele wiemy w szczegółach,
Ale prawda jest taka, że ona, lepiej szukać argumentów na jej rzecz w tym, że ona jest osobą postępową, rzeczniczką pewnej sprawiedliwości i dbałości o interes no, zwykłego obywatela. Niech to nie wygląda jak slogan, ale ona tak się zachowywała jako prokurator, kiedy miała okazję stykać się z tymi sprawami. Czy ja dobrze rozumiem, że prawdopodobnie będzie to osoba, gdyby wygrała wybory, no bo o tym mówimy, to byłaby prezydentem mniej, czy prezydentką, jak to woli, mniej samodzielną, tak? Zależną od swojej partii, od swojego otoczenia. Ja bym tak nie mówił. Wszyscy są jakoś zależni. To nikt z nich nie jest, prezydentów nie jest tak potężnym, z pewną przesadą mówiąc, prześmiewczym. Wiemy, że Trump byłby, na Trumpa trudno wpływać, tak? Że Trump jakby panuje bardzo nad swoim otoczeniem. Panuje nad otoczeniem, ale przede wszystkim nad nim panuje jego myślenie doświadczenia biznesowego. To jest czymś, co go na swój sposób paraliżuje. On nie jest przygotowany mentalnie do roli mediatora, tak jak o sobie zapowiada. On jest przygotowany do wydawania komend, do działania, do dążenia przez pryzmat interesu, czasem prostacko pojmowanego. Do tego jest przygotowany jak najlepiej. Jest takim człowiekiem o dużych umiejętnościach, showmana, który potrafi tak przyciągać. Ma liczne takie zalety. Natomiast to nie jest człowiek, który byłby nośnikiem tych zdolności mediacyjnych i gdzieś tutaj będzie musiał mieć doradców. Pamiętajmy, że wielu ludzi, którzy odeszli od Trumpa z wojskowej i politycznej, no nie zostawia suchej nitki na nim ze względu na to, że on był niereformowalny, nie akceptował innych opinii. Prezydent jest mądry, im bardziej korzysta z tego doświadczenia. Prawda jest taka, że z punktu widzenia ustrojowego on ma całą władzę. Ale gdyby to opacznie rozumieć, że może tę pewne granice przekroczyć, to by był błąd. Później oczywiście istnieją mechanizmy blokowania jego działalności. Dlatego też jestem przekonany głęboko, że on wygląda na człowieka ze stali, którego nic się nie będzie. To nieprawda, bo on jest głęboko związany z tym myśleniem wielkiego biznesu. Trochę mnie nawet zaniepokoiło, że aż tylu tych wielkich nazwisk ze sfery biznesu, w tym Elon Musk jest przykładem, jakby okazało mu poparcie. Można się nie dziwić, bo tam są przecież różnego rodzaju sugestie i podatkowe, które byłyby dla nich milsze. To na pewno nie byłoby zaakceptowane przez jego konkurentkę, panią Harris, która niewątpliwie będzie chciała. Przecież państwo amerykańskie nie jest producentem niczego, ono żyje w dużej mierze z tego systemu podatkowego, który daje mu źródła olbrzymie do dochodów i dystrybucja tym decyduje o typie polityki. Ta dystrybucja może znowu wlać te pieniądze w tych najbogatszych, albo tak jak może chciał Biden i ona będzie chciała w jakimś stopniu w tym biedniejszym. Jeśli mogę, panie profesorze, rozumiem, że w sprawie polityki zagranicznej, o której poglądach Kamali Harris niewiele wiemy, że najprawdopodobniej będzie to kontynuacja tego, co robił Joe Biden i z punktu widzenia Polski i potencjalnego dalszego wsparcia dla Ukrainy, tu pewnie moglibyśmy się spodziewać kontynuacji i dalszego wspierania. Znaczy tak, tylko ja zawsze jak używam słowa kontynuacja, to czynię jedno zastrzeżenie. Słowo kontynuacja to nie jest słowo, które świadczy o braku własnej wizji, jakiejś takiej poddańczym myśleniu. Samodzielność myślenia może człowieka doprowadzić do przekonania, że nie ma nic lepszego niż kontynuować pewne dokonanie poprzednika. I to nie deprecjonuje niej, to nie znaczy, że ona jest niesamodzielna. To nie jest ocenne. Dla mnie jest ciekawe to, czy gdyby ona wygrała, możemy się spodziewać, że ta polityka, którą Stany prowadziły, może nie tak, jakbyśmy chcieli, ale jednak w tym kierunku dla nas bardziej korzystnym, dla Ukrainy bardziej korzystnym, że to trwałoby dalej. Ja myślę, że to zdecydowanie tak. Tym bardziej, że Ameryka jest w ten proces bardzo głęboko jakby włączona.
To też jest pewnym zastrzykiem dla pewnej inicjatyw gospodarczych. Pamiętajmy, że uruchomienie na nowo produkcji wielu rodzajów broni w Ameryce jest też czymś, co napędza gospodarkę. Wojna jest tym nieszczęśliwym wydarzeniem dla ludzi, a czasem szczęśliwym wydarzeniem dla gospodarki w krótkoterminowym okresie. Więc ona na pewno będzie tutaj to popierała. Tym bardziej, że pamiętajmy, że ona przez te 4 lata zasiadała w gabinecie. Zasiadała także w National Security Council, jeżeli się zbierali całościowo. Uczestniczyła w różnych rozmowach nieformalnych. Ona w jakimś stopniu chyba przesiąkła tym myśleniem Bidena i tym typem argumentacji, którym się on posługuje. Nie zakładałbym czegoś innego. Ale też pamiętajmy, że w sposób naturalny będzie szukała jakby własnego, nie tylko dla miłości własnej drogi, ale będzie starała się odnaleźć taką formułę, która by pasowała do jej takich wyobrażeń, nieczęsto ujawnianych i może nam nieznanych. Bardzo ważne będzie, jaki będzie miała zestaw swoich doradców. Teraz pamiętajmy, no i kto będzie wiceprezydentem? O właśnie, to te dwie rzeczy jeszcze takie istotne. Zacznę od tej ostatniej. Kto będzie wiceprezydentem? To jest podstawowa kwestia. Ona musi tu być mistrzem w wybraniu kogoś. Ja już to gdzieś powiedziałem i powtarzam, bo głęboko w to wierzę. To powinien być biały Amerykanin, klasyczny WASP. White Anglo-Saxon Protestant. Ktoś, a jeszcze być może najlepiej z tych swingujących Stanów, który jakby pokaże, że ona przy tej całej jej odmienności koloru skóry, doświadczenia migracyjnego, a jeszcze mąż żydowskiego pochodzenia, który jest wybitnym prawnikiem, trzyma się z dala, nic się nie miesza do polityki, ale pamiętajmy dzisiaj, kiedy dochodzi do kwestionowania i kontestowania polityki amerykańskiej wobec Izraela, to też nagle nie wiadomo, czy nie stanie się przedmiotem debaty. O ile pamiętam, to chyba jutro ma przyjechać Netanyahu do Stanów Zjednoczonych, czy nie wiem, czy tego nie przełożyli, bo była taka informacja, to wszystko powoduje, że to będzie taki moment, gdzie to wszystko jakby musi się zgrać w taki jednolity mechanizm. I może, więc wiceprezydent jest bardzo ważny dla jej sukcesu. Ale druga kwestia. Naprawdę 90% ludzi myślących o głosowaniu to są ludzie, którzy mają swoje życie przede wszystkim na niższym poziomie. A więc to jest czas, kiedy są wybory. Wybiera się lokalne władze, wybiera się senatorów, wybiera się 1/3 senatu za Izbę Reprezentantów, wybiera się w niektórych stanach gubernatorów. Także to się odbywa. No i wreszcie mnóstwo mniejszych stanowisk. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeżeli, nie daj Bóg, dla niej okaże się, że jest obie izby stracą demokracji, to jest wielce trudna sytuacja. Wtedy trzeba przeżyć ten okres najmniejszymi stratami, bo pamiętajmy, że ta dyskusja, którą byliśmy świadkami, kiedy odmawiano uruchomienia pakietu pomocy dla Ukrainy, to była klasyczna gra polityczna, pokazała, mamy, jakaś grupa senatorów powiedziała i nie, mamy możliwość mówienia nie, to powiedzieliśmy nie. Dlatego też te dwa obszary, źródłem sukcesu może być dobry wiceprezydent, a w całości wielka szansa dla niej to jest przynajmniej utrzymanie takiej pozycji w kongresie, czyli przewaga w jednej izbie, no choćby tak jak teraz jest w Senacie. I dopiero wtedy ona będzie miała możliwość realizacji planu, bo te wszystkie wizje najpewniej w czasie powstanie przecież platforma wyborcza w czasie kampanii, która będzie w czasie spotkania konwencji 19 sierpnia, no i tam będziemy wszystko, o wszystkim mogli czytać. Ale czy to się da zrealizować? Zależy od tego, czy przede wszystkim wygra. Jeszcze wygra tak, żeby mieć możliwość realizacji. Kongres ma władzę, a szczególnie Izba Reprezentantów, władzę nad sakiewką, jak to się mówi. No to porozmawiajmy o tym, jakie ma, jeśli zostanie oczywiście nominowana, jakie ma szanse w starciu z Donaldem Trumpem. Potężna osobowość Trumpa, retorycznie, no może nam się to podobać czy nie podobać, ale jest bardzo dobry, no, umie sobie poradzić w trudnych sytuacjach, jest bardzo agresywny, na co nie każdy umie odpowiedzieć.
No i versus Kamala Harris, która ma wyraziste poglądy lewicowe, co pytanie, czy to wybory wygrywa się zagarniając centrum, prawda? Nie, czasami ta lewicowość może część wyborców zniechęcić, nawet tych wyborców demokratycznych. No i pytanie, czy ona jest tak sprawna retorycznie, no bo tu miała rozmaite wpadki w przeszłości i... Ale, przepraszam, przerwałem, ale miała też momenty sukcesu. Pamiętamy tą jej debatę z Pence'em, Mike'em Pence'em, który był kandydatem na wiceprezydenta. No i wtedy to była bardzo ciekawa, ciekawa dyskusja, kiedy ona go uciszała. Ostro powiedziała, panie prezydencie, ja teraz mówię, także pokazała taki zdolność debaty. Ja to ale Trump to nie Pence. Pence to łagodny baranek przy Trumpie. Łagodny baranek, ale ona jest prokuratorem. Prokurator z natury rzeczy, no charakter mu się, nikogo nie chce dotknąć, tak kształtuje, że nie nawykł do tego, żeby się poddawać. Ona stanie, jeżeli... To będzie szalenie ciekawa debata, bo ona, zakładam, pełnej dynamiki, będzie mogła się posłużyć wiedzą. Bo tak jak mówi, Biden przekazał mnóstwo ważnych, prawdziwych wiadomości, które nie doszły do świadomości Amerykanów. A ona ma szansę być może wrócić do tych samych czy do innych, ale bazując na swojej wiedzy, ma możliwość w prawie wprost wykazania kłamstw. Jeżeli 33 razy skłamał prezydent Trump w czasie debaty, to tutaj jest, to będzie szalenie takie spięcie, bo ona może sobie nie pozwolić. Tak prawdę powiedziawszy, myślę, że to bierze to, troszkę się tego obawia, bo oczywiście te buńczuczne miny, te pokrzykiwanie, te czasem nawet prawie na granicy wulgaryzmu wypowiedzi, myślę, że ją tak nie wystraszą. Niech nie popełniają błędu, że ona jest drobnej postury kobietą, a on kawał chłopa, który może ją zakrzyczeć. Ja myślę, wydaje, że ona ma ten potencjał do debaty. Natomiast prawda jest taka, że bardzo dużo zależy, czy ta partia demokratyczna tak jakby pokaże, że ona jest przy niej, jeżeli to ona ostatecznie, i będzie działała w takim pewnym poczuciu jedności. Już czas skończyć to grymaszenie, także jeden tak czy inaczej się wypowiada, szukają kogoś innego. Ona powinna mieć takie poczucie, bo ona wtedy zyska siłę. Pamiętajmy, on już teraz szybko pieniądze zaczęły do niej płynąć, ale był ciekawy, mam przecież ona kandydowała, chciała uzyskać nominację na kandydata na prezydenta. W pewnym momencie działała, były nawet debata, uczestniczyła w debacie z Bidenem, ale w pewnym czasie zorientowała się, że pieniądze mniej płyną, nie była oczkiem w głowie tych, którzy te pieniądze rozdzielają. No i stała się kandydatem wiceprezydenta, więc ona ma też to doświadczenie i to jest jej jakiś potencjał. Choć muszę przyznać, że wyjątkowo trudnym człowiekiem i dyskutantem będzie Trump w każdym momencie, bo nie będzie się wahał być ostry, brutalny i kłamliwy. Ale ona ma jeszcze jeden atut. No, jak pan wspomniał, była prokuratorem. Zna zapewne wszystkie szczegóły procesów Trumpa i będzie mogła tych argumentów w odpowiedni, umiejętny sposób użyć. To może być też jej silna broń, w debacie zwłaszcza. Wszystko, co jako prawnik może wykorzystać, powinna wykorzystać. Choć prawda jest taka, ten fenomen, któryśmy obserwowali, przegrywał pewne procesy w zastydzających sprawach dotyczących i pieniędzy dla królowej pornofilmów i tak dalej, a opinia publiczna się tym nie zrażała. Z drugiej strony przy takim powszechnej bigoterii i takim twierdzeniu, że to społeczeństwo jest takie czyste, moralne, chcące działać. To jest, Ameryka nie jest jedyna, która takie ma zamieszanie w tym względzie, ale prawda jest taka, że ona sprawa zrobi ważny, może zrobić ważny element politycznej debaty, bo to nie będzie sala sądowa, to będzie polityczna debata, gdzie wiedza prawnicza się przydaje. Pamiętajmy, że to większość, nawiasem mówiąc, prezydentów miał kształcenie prawnicze. Akurat no tutaj to jest to trochę inaczej przebiega. Ale ja myślę, że ona nie jest na pozycji straconej, tylko musi wiedzieć, że nie oszczędzą jej niczego. Nie oszczędzą jej koloru skóry,
kobiecości, męża, emigrackich koneksji, lewicowości, to wszystko, co ona tu wnosi, to jest atrakcyjne pole dla przeciwników. Tak, ale zarazem jest to atrakcyjne pole dla zwolenników, no bo to, że jest kobietą, to, że jest ciemna skórą, to, że jest córką imigrantów, to, że zrobiła karierę jako córka imigrantów, to dla dużej części społeczeństwa amerykańskiego, które bardzo się zmieniło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, też struktura społeczna, tak, rasowa, jeśli chodzi o pochodzenie, to wszystko się bardzo zmieniło, więc to może grać też na jej korzyść. Zdecydowanie tak. Tutaj ani nic nie wypada, nie potrzeba dodawać. Pan to trafnie ujął. Problem jest, polega na tym, że społeczeństwo ulega zmianie, tylko jest jedna rzecz w gorszą stronę zmierzająca. Mianowicie ten ostry podział, to już podział plemienny. W jakiejś tam formie zaczęliśmy tego określenia używać także czasem w stosunku do wydarzeń polskich, przy całej odmienności, ale ten podział jest bardzo wyrazisty. No, prawie jeden do drugiego się nie chce odzywać i wzajemnie oskarżają się o rzeczy no, niebotyczne. To jest i dlatego pamiętajmy, że zdarzyło się powiedzieć to Bidenowi, zdarzyło się lekko powiedzieć to Trumpowi, że będą zmierzali do uczynienia Ameryki jedną. To United States of America to ma znaczyć United, także w duszach ma być zjednoczony, nie tylko te Stany. Nic tego nie zobaczymy. Tu się nie da w czasie kampanii z tego wyciągnąć, a chciałaby dusza do raju, bo tak naprawdę powiedziałeś, taka podzielona Ameryka to jest aż czasem w takim stanie, że no nie, ja nie raz czytałem, że jeżeli tak dalej będzie, to będziemy mieli wojnę domową. No uchowaj Panie Boże, ale to jest sytuacja taka, która wypowiedziana zaczyna żyć własnym życiem, tym bardziej, że niektóre sprawy tak radykalnie dzielą, że nie widać punktu połączenia. Ta cała debata dotycząca prawa dostępu do broni, broni półautomatycznej, to wszystko to dowodzi tego, że są pola, które są no, w zasadzie niemożliwe do rozstrzygnięcia. Ale to będzie stało przed nią. Zależy, z jakim wynikiem jako całość wyjdzie Partia Demokratyczna. Jedno nie ulega kwestii, że ta kampania zaczyna się na nowo. I teraz ona, tak jak wydawało się, że w zasadzie jest już rozstrzygnięta, to chyba nie jest jeszcze rozstrzygnięta w tej chwili. Ona się rozkwita i teraz są takie etapy. No, teraz pierwszy etap, żeby faktycznie uzyskała nominację. I zobaczymy, jak to uzyska. Czy uzyska z takim aplauzem, już przestaną grymasić tam ewentualnie Obamowi czy inni, i pani Pelosi, jak się media też opowiedzą za nią. Później faktycznie po tej nominacji, pamiętajmy, że formalnie kampania wyborcza rusza po święcie pracy, czyli na początku września, bo tak się to u nich określa. I wtedy rusza kampania, którą będzie wtedy wrzesień i październik. A pamiętajmy, że wybory to już się zaczynają dziać, bo bardzo amerykański system dopuszcza, czy różne formy wyborów. To jest najbardziej skomplikowany i system wyborczy, który no... Tak poważnie mówiąc, budzi niepokój. To jest, tak. Bo każdy stan ma pewne odrębności, ale zostawmy to. To jest bardzo ciekawy temat, ale na osobną debatę. Podsumowując, rozumiem, że nie wyklucza pan tego, że Kamala Harris, gdyby uzyskała nominację i gdyby ta nominacja była no, taka silna i to poparcie było, gdyby ta część demokratyczna była zjednoczona, że ona ma jeszcze szansę wygrać te wybory. Ma szansę, bo w niej jest pewien potencjał. Ten potencjał zmiany bardzo jest dotkliwy dla republikanów, co by nie mówili w brutalnej sposób. To jest kobieta, która przynosi pewien potencjał. A prawdę powiedziawszy, no co zostało demokratom, jak nie uwierzenie w to, za przeproszeniem, moje zdanie, nie tyle moje, tylko wielu ludzi. Ona jest teraz kandydatem i trzeba wszystko zrobić, żeby nawet trochę może i ponad miarę okazać jej poparcie, bo bez tego to oni wszyscy są stratni. Nie tylko ona przegrywa ewentualnie, tylko demokraci. Ilość stanowisk, które utracą, to jest, a po drugie jest to pewne, to nawet taki cywilizacyjny spór, jeżeli uwierzyć w to,
co opowiadał Trump, że on chciałby być dyktatorem i chciałby tę Amerykę przekształcić, no to nawet mnie się głos dęba jeży, słysząc takie rzeczy. Jednak co by nie powiedzieć, demokracja jest tą formą, która jest pożądanym rozwiązaniem. Ja aż nie zakładam, że tam daleko mogłoby iść, dlatego też w niej jest potencjał także jako obrończyni demokracji. To nie Trump stanął naprzeciwko kuli w obronie demokracji. W demokracji stanie się taką uszanowaniem mechanizmów, które są głęboko ulokowane w tradycji i wartościach. Ale demokracja to znaczy również to, że musimy uszanować wynik, jeśli wygra go Donald Trump. I to będzie nasz partner, bo naszym partnerem Polski będą Stany Zjednoczone, a nie ten czy inny prezydent. To jest oczywiście. Panie profesorze. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję za pański czas w poniedziałek przed południem, bo o tej porze nagraliśmy tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Profesor Andrzej Mania, amerykanista Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję, kłaniam się. Do widzenia. To wszystko w tym programie. Mówiliśmy o Kamali Harris. Układ otwarty nie opowiada się po żadnej stronie. Moją misją jest tłumaczenie, opowiadanie Państwu o tym, jak świat wygląda i próba zrozumienia tego, co się dzieje. Jeśli uważacie, że warto, aby taki program istniał, wspierajcie go na patronite.pl. Bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie i słuchacie. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia, do zobaczenia.